pewnych wspomnień. Niektóre zepsute, lecz są udulcem mimym domem. One mnie ukształtowały, niektóre z piekła rodem. Im jestem starszy, tym mniej rozdarty. Wszemi wobec chcę powiedzieć, co do wspomnień. Przygotowano mnie do chrztu i przystąpiłem godnie, czym jest chrzest. Nie oceniaj pochopnie, to sto rytuał, lecz nie popadajmy w fobie. Lecz co potem, potem system edukacji sprawiał, bym stał się robotem. Nie byłem orłem w szkole, więc nie starałem się o dobrą formę w nauce tej oficjalnej szczelnie zamkniętej w pigułce. Pokrótce sieć tajnych stowarzyszeń stworzyła system, byś w niego wierzył i nie wyszedł poza granicę, którą sam stworzył, dając naukę, dając religię. Owianą metaforą wmówiło ci się, czym jest świat, jak ten świat zbudowany, że za 100 lat nie będziesz żył, będąc schorowanym przez wirusy produkowane przez złych ludzi, będąc zmanipulowanym. Ciężko się nie łudzić, budzisz się każdego dnia, nie rozumiejąc go, sięgając jego dna, a nie szczytów. Słyszysz dźwięk zgrzytu zębów, nie zachwytu sądzy gniewu, bez przerwy, aż dostajesz wylewu. Da ci się lek, legalny narkotyk na stres nienaturalny, bo nie rzecz w tym, by leczyć się naturalnie. Fajnie to słyszysz też, chce mi się płakać. Ciężko nie drwić tego świata sztucznego, będącego w łapach garstki osób, która prowadzi swoją agendę w prosty sposób. Ich korzenie sięgają tysięcy lat, a przecież ty nie pamiętasz, kim był prapradziadek. Czy wiesz, a nie chcesz powiedzieć? Wstyd się przyznać. Było nieraz tak, że czułem wszechświat duchem, czułem go w snach tak mocno, że z bólem myślę o tym teraz, gdy na przestrzeni kilkunastu lat zmieniła się ziemia diametralnie. A diabłu nie wychodzą, ścienia boją się, bo wiedzą, że to czas przebudzenia. Zacznij więc od teraz, bo gdy przyjdzie czas osądu i tłumaczenia, w głębi siebie nie znajdziesz zrozumienia. Jeśli płytki będziesz w swych doznaniach, doznaniach niemożliwego w momencie nastania nowego porządku świata, totalitarnej władzy, ona kulisy odsłania powoli bez gadania, a ty nic. Żyj w tej Polsce, która Polską nie jest, żyj na Polsce, która urojoną, przecież to skandal. Niewolniku, przebudź się, bez kitu to żadna nowość, że gwiazda nie spadnie do twego gniazda. Jeśli nie będziesz w to wierzył, rzecz jasna, rozumiesz? Nie zwalniaj z wiarą, bo zabierz cios samemu sobie i nasrasz sobie do gniazda. A z gwiazdy nie ci, nie wpadaj w histerię, bracie, raczej nadaj sens temu życiu, jeśli wciąż błagasz Boga o miłość. Miłością jesteś ty, więc i urodziło się w tobie boskie dziecię, dając wielką ilość wartości na tej planecie. I w innym wymiarze, lecz do tego dotrzeć się, jeśli w zamiarze będziesz miał zrozumienie, los ci pokaże, na co stać ciebie, da ci w ofierze, co tylko przyjdzie ci na myśl. Dla ciebie zawiść nie istnieje, bo zawiść nie trawisz, to takie proste, więc bawisz się genami, jak klawisz kluczami, dławisz się wspomnieniami, tak ciężko z problemami się żyje. Sam je tworzysz, to zaiste, lecz chcesz świat, chcesz go zmienić, lecz nie wiesz jak i nie wiesz kiedy. Pragniesz zmienić go od lat, w końcu przyjdzie ten czas, czas spokoju na ziemi. To, że wiesz, myśl pozytywnie, ten wiersz ma ci pomóc. No niech ci na myśl to przyjdzie. Przyszło? Jesteś bysty, więc spełniaj swe sny, byle szybko, byle one nie prysły. A co do wspomnień, odniosłem się do nich mocno na obu płytach, w trosce o ciebie, bracie i siostro, byś przygotował się na czyściec i pracę owocną nad samym sobą. Oczywiście, więc po co ci to wszystko przekazuję dniem i nocą, byś wystrzegł się zła, chwycił pochodnie i szedł z pomocą do dna. Na dnie dusze oschłe, co dnia zlęknione tam kroczą, jedna po drugiej, a to znaczy, że masz przebudzić ich w imię Illuminati. I nie mów mi, że nie chcesz poznać potęgi takich jak sam Stwórca, tworzyć tam, gdzie braki. Pragniesz, bo pragniesz zmienić ten świat, jak dla nas nasze matki. Świat, zmień go wreszcie, w twoich rękach twój los i twoje przejście. Znać świadomość, a dziś siła budulcowa tego świata, więc twórz mój miły, moja miła. 1944.